Szanowni Państwo, przypadł mi zaszczyt otwarcia obrad pierwszej sesji 7. kadencji Rady Miejskiej w Sokółce. Proszę wszystkich zebranych o powstanie do dumy. Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokółce, panią Annę Otokę. Burmistrza Stanisława Malachwieja. Zastępców burmistrza Krzysztofa Szczebiota i Piotra Karola Bojwickiego. Witam pracowników Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych, media. Witam przewodniczącego byłej Rady Miejskiej pana Tadeusza Sierkieja, radnego minionej kadencji Rady Miejskiej pana Jerzego Wierzbickiego. Witam sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli i wszystkich gości. Korzystając, witam, przepraszam bardzo, również panią Ewę Kulikowską. Przepraszam. Korzystając z tego miejsca, pragnę pogratulować pani Ewie Kulikowskiej wyboru na stanowisko burmistrza Sokółki. Życzę pani burmistrz samych sukcesów w służbie dla dobra gminy i jej mieszkańców. Gratuluję też paniom i panom radnym zdobycia mandatu radnego. Trudno nie zauważyć, że skład obecnej rady został w zdecydowanej części wymieniony, odmłodzony. Dobrze to rokuje, nowe pomysły, nowe spojrzenia na problemy Sokółki. Także duża grupa jest w obecnej Radzie pań, a wiadomo, panie łagodzą obyczaje, mam nadzieję, że obrady naszych sesji w całej kadencji będą przebiegały w atmosferze kulturalnej, merytorycznej dyskusji, że prawo stanowione przez obecną Radę będzie dobrze służyło mieszkańcom, a wszelkie uchwały podejmowane będą służyły rozwojowi gminy. Także gratuluję jeszcze raz serdecznie pani burmistrz i wszystkim radnym. Teraz przedstawię porządek obrad. Pozwolę sobie wyjąć. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, wręczenie zaświadczeń przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokółce. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, złożenie ślubowania przez radnych. Punkt piąty, wybór przewodniczącego rady. Punkt szósty, wybór wiceprzewodniczących rady. I punkt siódmy, zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Sokółce. Teraz poproszę panią przewodniczącą Komisji Miejskiej Wyborczej w Sokółce, panią Annę Otoka, o wręczenie zaświadczeń radnym. Tak, proszę tutaj właśnie dać. Gratuluję wszystkim radnym.
uzyskania mandatu radnego życzę owocnej pracy, kreatywności i dobrej współpracy. I zapraszam pana Marka Awdziej. Krystyna Gołko. Pan Andrzej Kilpsza. Pani Helena Kozłowska. Andrzej Łukaszewicz. Pan Stanisław Pałusewicz. Pan Jarosław Panasiuk. Pan Sawicki Sławomir. Pan Daniel Supronik. Pan Michał Tochwin. Pan Tomasz Tolko. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Teraz przystąpimy do realizacji punktu 4 porządku obrad, złożenie ślubowania przez radnych. Ja poproszę najmłodszego wiekiem radnego, pana Michała Tofina, o odczytywanie nazwisk radnych w celu złożenia ślubowania. Może poproszę tutaj do mikrofonu. Informuję radnych, że po odczytaniu nazwiska należy wstać i wypowiedzieć słowo ślubuję. Można również dodać i tak mi dopomóż Bóg. Teraz proszę wszystkich o powstanie. Odczytam test ślubowania. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. I teraz wyczytani przez pana Michała Tochwina radni kolejno wstają i składają ślubowanie. Proszę usiąść. Radni po wyczytaniu nazwiska będą wstawać i składać ślubowanie. Awdziej Marek. Przyjmuję. Babeńko Dorota. Ślubuję. Bieniusiewicz Jadwiga. Bienasz Mariusz. Borowski Piotr. Cydzik Antoni. Czaplejewicz Antoni. Czaplejewicz Helena. Gołko Krystyna. Kirprze Andrzej. Kozłowska Helena. Łukaszewicz Andrzej. Pałusewicz Stanisław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Panasiuk Jarosław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Puszkok Karol. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Rozmysłowicz Maria. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Saciłowski Jerzy Piotr. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Sawicki Sławomir. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Supronik Daniel. Tolko Tomasz. Ślubuję, tak mi dopomóż. Tochwin Michał. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo panu radnemu. Dziękuję. Stwierdzam, że na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 21 radnych, co stanowi o prawomocności podejmowanych uchwał. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. Poproszę radnych. Przepraszam, ale nie przegłosowaliśmy jeszcze przedstawienie porządku obrad. Pan pominął ten punkt. Proszę o wrócenie do tego punktu. Tu nie zachodzi potrzeba na sesji, na tej uroczystej sesji przegłosowywania porządku obrad ze względu na to, że on jest jakby ustawowo narzucony, że tak powiem. Także tutaj nie zachodzi taka potrzeba. Panie Sławku, dziękuję. A więc wracamy do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Ja poproszę radnych o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Proponuję, żeby z każdego komitetu wyborczego radny znalazł się w komisji skrutacyjnej. Przepraszam, panie przewodniczący, czy mógłby pan powiedzieć mi artykuł prawny, dlaczego nie przegłosowujemy tego? Nie, to znaczy ja z obsługi prawnej to wiem. To proszę. No to proszę, pani mecenas. Wysoka Rado. Sesja Rady została zwołana mocą postanowienia wydanego przez komisarza wyborczego w Suwałkach z dnia 25 listopada 2014 roku. W związku z powyższym, z tegoż postanowienia komisarza wyborczego wynika, iż ustala on zarówno termin zwołania sesji Rady Miejskiej, jak również ustala porządek obrad tych sesji i porządek obrad stanowi załącznik numer 1 do wyżej wymienionego postanowienia. W związku z tym nie podlega to głosowaniu przez Radę. Gdyby ewentualnie były wnioski o zmianę porządku obrad, wówczas one podlegałyby głosowaniu w trybie takim, jak głosujemy zawsze w Radzie nad zmianami porządku obrad. Więc mam pytanie, w którym miejscu mam zgłosić zmianę? Należało w chwili, kiedy prowadzący sesję
przedstawił. Nie, nie, zaraz, panie prawnik, tak, właśnie dlatego czekam na ślubowanie. W momencie, kiedy uzyskałem ślubowanie, mam prawo zgłosić uwagi do porządku obrad. Czekałem na zgłoszenie tego punktu do obrad. Pani przewodniczący nie zgłosił tego punktu, więc pytam się, kiedy mam zgłosić. Generalnie, zgodnie ze statutem, który u nas obowiązuje, może pan również w każdej chwili złożyć wniosek o zmianę porządku obrad. Jest kwestia, czy rada tego rodzaju punkt złożony przez pana przyjmie. Mam pytanie takie, czy w momencie po wyborze przewodniczącego, czy jeszcze przed wyborem? Czy mam złożyć wniosek dla nowego przewodniczącego, czy mam złożyć wniosek dla obecnego, najstarszego wiekiem? To już... Jest to kwestia tego rodzaju, czego ewentualnie dotyczy to już teraz zmiana porządku obrad. Chciałbym tutaj zgłosić wniosek o usunięcie punktu, to jest w kolejności H7, wybór wiceprzewodniczących Rady, dlatego że... Skoro jest to punkt po wyborze przewodniczącego Rady, to w mojej ocenie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pan złożył również taki wniosek po wyborze przewodniczącego. No dobrze, jeśli Rada przyjmie. Dlatego widzi pani, jest moje pytanie było uzasadnione. W którym momencie? Rozumiem. No. Dziękuję. Dziękuję pani mecenas. A więc kontynuujemy punkt wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. A więc powtarzam, proszę o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej i zgłaszający również zaprezentuję danego kandydata. Proszę uprzejmie. Proszę, radny Jerzy Sosiłowski. Zgłaszam kandydaturę pana Czaplewicza Andrzejego. Jest to radny piątej kadencji. Ale to do komisji skrutacyjnej. Przepraszam, ja tu niepotrzebnie, bo to nie rzuciłem to, że trzeba prezentować. To do komisji skrutacyjnej, ja tylko pytam, czy wyraża zgodę. Czy Antoni wyraża zgodę, radny? Tak. Tak, dziękuję. Przepraszam. Proszę, radny Sowicki. Czy mogę pana puszkę zgłoszę do komisji skrutacyjnej? Czy radny wyraża zgodę? Dziękuję. Proszę. Proszę. Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Andrzeja Łukaszewicza. Czy radny wyraża zgodę? Dziękuję. Chciałbym zgłosić kandydaturę Mariusza Binarza. Czy radny wyraża zgodę? Tak. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś kandydatury? Nie widzę. Dziękuję. Także proszę członków komisji skrutacyjnej o... teraz przegłosujemy członków komisji. Dziękuję za odpowiedź. Kto jest za przedstawionymi kandydaturami na członków komisji skrutacyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, dziękuję. Także proszę teraz członków o zajęcie miejsc przy stoliku. Realizujemy w dalszym ciągu punkt wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Przed zgłaszaniem kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej poproszę panią mecenas o zabranie głosu. Karego. Chciałam przypomnieć pewne okoliczności, która wynika z artykułu 25a ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem radny nie może brać udziału w głosowaniu ani w Radzie, ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Interes prawny jest pojęciem bardzo skomplikowanym. Dlatego też może nie będę tłumaczyć, jak jest rozumiany na gruncie doktryny i orzecznictwa sądowego, a tylko powiem radnym, iż w sprawie głosowania radnego
w głosowaniu dotyczącym wyboru przewodniczącego rady, w sytuacji, gdy dany radny na to stanowisko kandyduje, wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 25 stycznia 2010 roku. Pozwolę Państwu odczytać najistotniejsze postanowienia tego sądu wynikające z jego uzasadnienia. Zgodnie z tym uzasadnieniem sądu przepis artykułu 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi podstawę do uznania interesu radnego w zostaniu wybranym przewodniczącym rady za interes prawny, ponieważ przesądza o biernym prawie wyborczym radnego danej rady gminy. Głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy dotyczy również interesu prawnego kandydata na to stanowisko o charakterze majątkowym. Przyznam się szczerze, że jeśli chodzi o orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych, są one różne. Natomiast my w naszej Radzie zawsze dotychczas kierowaliśmy się rozstrzygnięciem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest to o tyle istotne, że w sytuacji, jeżeli dany radny bierze udział w głosowaniu w sprawie dotyczącej wyboru przewodniczącego i równocześnie to stanowisko kandyduje, może być to uznane za, w takiej sytuacji uchwała może być uznana za nieważną, co z kolei będzie rzutowało następnie na przykład na zwołanie prawidłowości i zgodność z prawem zwołania kolejnej sesji rady. Oczywiście trudno jest tutaj zmusić radnego, który bierze udział w takim głosowaniu z kandydatem na przewodniczącego, żeby z tego, że głosowanie zrezygnował. Niemniej jednak uczulam Państwa na tę okoliczność. Proszę wziąć ją pod uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To wszystko chyba jasne dla panów radnych. Także proszę teraz o przedstawianie kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce. Proszę radny Sawicki. Proszę panią, podnieść trzeba rękę zawsze. Zgłosić się to dalej, spokojnie. Pierwszy radny Sawicki, zawsze rękę do góry i wtedy przewodniczący. Dziękuję panie radny. Dziękuję o pomoc. To jest starszy radny, akurat Włóżna Mosz, także chyba dobrze wyszło. Bardzo dobrze. Panie przewodniczący. Dzisiaj w szkole. Panie przewodniczący, jeśli mogę, zaproszę mi goście, pana burmistrza, pana Ewa. Pozwolę sobie to tak powiedzieć. Chciałbym zgłosić kandydaturę pani Jadwigi Wińsiewicz na przewodniczącą rady i chcę powiedzieć dlaczego radą. Proszę państwa, jak wiecie, wybory się odbyły. Wygrała u nas taka partia jak PiS. Nie ukrywam, pani Jadwiga Wińsiewicz do tej partii należy. Wprowadziła ta akurat partia 6 radnych, najwięcej, ze wszystkich obecnych tutaj partii, ewentualnie klubów, stowarzyszeń i komitetów. I myślę, że również wynik, który uzyskała pani Wińsiewicz, świadczy o jakimś tam poparciu. I powiem tak szczerze, że chyba jeden z najwyższych wyników po Andrzeju, panu Kirszu z Lubiny, Andrzeju. Jak również chciałbym podkreślić dwie rzeczy. Nominując tą kandydaturę akurat na przewodniczącego. Proszę państwa, panowie radni, którzy byli w poprzedniej kadencji, wiedzą, jak pani Wińsiewicz ewentualnie prowadziła komisję rewizyjną, jak organizowała. Również chciałem podkreślić jej zasługi odnośnie przygotowywania się merytorycznego. Tutaj, proszę państwa, chyba nie ma dwóch zdań. Oprócz mojej skromnej osoby i panu jeszcze radnych, była najlepiej przygotowana. Jak również mi się wydaje, że pracując w takiej instytucji jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, no musi być na bieżąco przepisami, no my nie zawsze jesteśmy na bieżąco, natomiast myślę, że ta osoba akurat reprezentuje bardzo wysoki poziom tej wiedzy, co udowodniła niejednokrotnie na różnych sesjach i spotkaniach. I dlatego myślę, że ta kandydatura powinna zasługiwać na Państwa wyróżnienie, jak również na poparcie tej kandydatury. Myślę, że
ta kandydatura chyba nie ma tych zdań, jeśli chodzi o złą opinię, a to jest ważne. Dziękuję. Dziękuję. Czy pani radna Jadwiga wyraża zgodę na kandydaturę? Tak, wyrażam, a również chciałam podziękować panu radnemu Sławkowi za troszeczkę, mam w ogóle jestem spieszona taką oceną, ale dziękuję serdecznie. Wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Pani radna, proszę o opinię. Ja chcę zgłosić na przewodniczącego Rady Miejskiej pana Daniela Suchronika, dlatego że to jest osoba młoda i będzie też zapewne merytorycznie dobrze przygotowana do prowadzenia naszych obrad. A myślę, że taki powiew świeżości w Radzie to będzie bardziej pozytywny po prostu. I myślę, że to jest partia PiS i może coś na pewno z tego, na pewno będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Kontynuujemy w dalszym ciągu punktu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Sokółce i teraz poproszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o objaśnienie techniki głosowania na przewodniczącego Rady Miejskiej. Proszę. Państwo radni, za chwilę otrzymacie karty do głosowania. Wytłumaczę Państwu zaraz techniki głosowania. Zanim do przystąpimy w kwestii formalnej, będzie Państwo przystawił głosy do tej urny. Jest pusta? Urna będzie stała tutaj. Zrobimy to w ten sposób, że pan senior radny będzie wyczytywać po kolei Państwa nazwiska. Ja będę Państwu wręczać kartę do głosowania. Tutaj jest urna do głosowania. Miejsce do głosowania. I co jeszcze? Kilka słów na temat technik do głosowania. Na każdej z do głosowania macie Państwo napisane, jak się powinno zagłosować, żeby ten głos był ważny. Powtórzę, jak to ma wyglądać. Postawienie znaku X w kratce tak oznacza głos za. Postawienie znaku X w kratce nie oznacza głos przeciw. Skreślenie obu kratek oznacza głos wstrzymujący się. Pozostawienie nieskreślonych obu kratek oznacza głos nieważny. Powtarzam, ściągawka jest na tej kasie do głosowania. Czy Państwo radni rozumiecie, o czym mówię? Tak. Starszy radny. W związku z tym, że ja się wtrącę, przepraszam, że są dwa nazwiska na kasie do głosowania. Jeżeli radny będzie preferował załóżmy jedno nazwisko, to czy drugim nic nie zostawia, czy jak jest drugim nazwiskiem, bo postawi tu i tu i wtedy to strasznie ważne będzie. Czy jednym, czy drugim nazwisko postawi. Proszę pomóc. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, jeżeli ktoś wybiera kandydata pierwszego, stawia przy nim krzyżyk w tej rubryce, czyli stak. Natomiast jeżeli chodzi o tego drugiego kandydata, to ma wybór. Może na przykład zakreślić nie, może postawić dwa krzyżyki, wtedy będzie głos wstrzymujący się. Może zostawić pustkę na tego kandydata i będzie w tej sytuacji głos nieważny. Ale postawi tak, to będzie najrozsądniej oczywiście by było i tak najlepiej byłoby poświęcić głos. Zostawisz? Jestem na przykład za kandydatem pierwszym, a przeciwko drugiemu. Wtedy byłoby to nierozsądnie, najlepiej byłoby być. Niemniej jednak wybór Państwo macie zgodnie. Najrozsądniej, co byłoby Pani Marzena zostawić puste kratki przy tym drugim nazwisku? Ewentualnie puste kratki, wówczas będzie to nieważne. To kwestia, tak jak mówię, wygody głosowania, ale prawo jako takie przysługuje Państwu, tak jak mówię, zgodnie ze statutem Rady. Możecie Państwo albo zakreślić głos tak, albo zakreślić głos nie, albo pozostawić wolne miejsca. Wybór należy do Państwa. A co do tej sytuacji, kiedy na przykład otrzymamy kartę z dwoma znakami tak? To głosy rozłożone będą? W tej sytuacji będą głosować radni na obu kandydatów.
Trzeba ustalić, proszę Państwa, ja bardzo proszę o głos, trzeba ustalić technikę głosowania w ten sposób, że przy drugim nazwisku zostawiamy pole wolne. Wtedy to wszystko będzie czytelne. Skupiamy się na jednym nazwisku. Jeżeli wybieramy jednego kandydata, to na nim się skupiamy. Dziękuję. Proszę radny Zelenski. Ja przepraszam, panie przewodniczący, wysoka rado. A może w ogóle nie róbmy głosowania, bo już chyba zbyt wiadomo kto będzie, bo tutaj z tego co wiem, to już tutaj wcześniej zapada decyzja przy stoliku. Panie Czaplejewicz, przepraszam, panie przewodniczący komisji skrutacyjnej, to może w ogóle nie bawmy się w to, bo ja naprawdę jestem człowiekiem poważnym i widzę, że tutaj po prostu bawimy się teraz jakieś tam słówka, natomiast wiem i tak kto zostanie, bo mówię, jeżeli ktoś za naszymi pracami to wszystko ustawia, no to po co ta wszelka zabawa? Dziękuję. No ale to nie dotyczy technik głosowania, to taka uwaga luźna, uważam, pana radnego. Dobrze, to my chyba ustaliliśmy już, o co chodzi. W takim związku, w takim razie będę czytał nazwiska i proszę podchodzić do przewodniczącego komisji skrutacyjnej po kartę do głosowania. Pan Andrzej Marek. Pani Babynko Dorota. Pan Czaplejewicz Antoni. Pani Czaplejewicz Helena. Thank you.
Pan Kirchner-Andrzej. Pani Kozłowska-Helena. Pan Stasiłowski Jerzy. Pan Sawicki Sławomir. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów 1
Milisiewicza Wida za 6, przeciw 2, wstrzymało się 0 razy. Suprotnik Daniel za 13, przeciw 2, wstrzymało się 0. Wobec powyższego komisja sytuacyjna stwierdza, że pana suprotnika Daniela wybrano na przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce. Na tym sprawozdaniu podpisano zawieszone podpisanie. Dziękuję bardzo. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym po przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się wybór radnego Daniela Supronik na przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce. Paragraf 2. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Chciałbym serdecznie podziękować kolegom i koleżankom radnym za powierzenie mi tak trudnej funkcji. Będę starał się tak prowadzić nasze spotkania, żeby one przebiegały sprawnie i przyniosły pozytywne efekty dla naszego miasta i gminy Sokółka. Chciałbym również, aby współpraca z wszystkimi radnymi, podkreślam, z wszystkimi, przebiegała w zgodzie, gdyż niegłupy kiedyś powiedział: zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Dziękuję.
Pan przewodniczący musi nauczyć się, że musi poddać pod głosowanie. Kto się wstrzymał, kto jest przeciw. Trzy razy musi pan to. Poprosiłbym jeszcze raz o podniesienie. Za zdjęcie. Kto jest za zdjęcie? Kto jest za zdjęcie punktu siódmego? Proszę policzyć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednogłośnie punkt siódmy zostanie zdjęty z obrad sesji. Proszę. Panie Przewodniczący, jeszcze takie krótkie zdanie już na zakończenie sesji, bo już będzie koniec sesji, to tylko powiem tak. Stara władza odchodzi, ale jeszcze unikiem, ostatniej mykiem robi taki zwód. Po prostu to jest niedemokratyczne, jesteśmy tutaj, żeby się nie kłócić, żeby pracować wspólnie dla mieszkańców, dla naszych wyborców, a my po prostu robimy to pod publiczkę dla niektórych państwa burmistrzów, którzy już odejdą od nas za 4 lata, może wrócą, może nie, ale powiem wam szczerze, tak się nie robi. Tak się nie robi. Dziękuję. Stwierdzam o zamknięciu sesji. Jeszcze mam prośbę, panie przewodniczący. Nie może pan tak zamknąć sesji, tylko pytać po prostu, czy ma ktoś jeszcze jakieś uwagi. Ale w punkcie nie ma takiego punktu. Panie przewodniczący, czy pan udzielił jeszcze głosu? Zamknięcie sesji. Proszę o udzielenie mi głosu jeszcze. Nie, dziękuję, bo sesja została zamknięta. Chciałbym tylko podziękować wybranym radnym i pani kandydatce na burmistrza za to, że zostały wybrane i wręczyli kwiaty od Komitetu Wyborczego z Gminy Szczecin, czego nikt nie uczynił tutaj dzisiaj.